Dzień dobry Państwu, nazywam się Karol Bober. Jestem prezesem zarządu firmy Doradczej Grantera. Dzisiaj będę miał przyjemność podzielić się z Państwem wiedzą na temat programu Kredyt Ekologiczny. Będę koncentrował się na tym, żeby przedstawić Państwu najbardziej ważne czynniki sukcesu, które spowodują, że przygotowywana przez Państwa aplikacja do tego konkursu będzie miała wysokie szanse na. Sukces na pozytywne rozpatrzenie i na uzyskanie dotacji. W dzisiejszym spotkaniu mamy zaplanowane trzy części. W części pierwszej będę koncentrował się na informacjach o kredycie ekologicznym, będę informował o tym, jaką dotację można otrzymać, w jakiej kwocie, na jakie cele, jakie są czynniki sukcesu. Powiem też o tym, jak należy się przygotować, co warto zrobić już. Teraz, z czym nie warto zwlekać, po części prezentacyjnej, która potrwa około 40 minut, będzie przestrzeń na sesję pytań i odpowiedzi. Proszę zadawać pytania. Również te pytania można zadawać w trakcie mojego, mojej części prezentacyjnej. W sali konferencyjnej jest ze mną Ola, która wszystkie pytania, które Państwo zadają, będzie śledzić. I te pytania w ostatniej części dzisiejszego spotkania zostaną zadane i ja w miarę możliwości będę na nie odpowiadał. W trakcie webinaru i dwie godziny od jego zakończenia, czyli mniej więcej do godziny 14, dyżurujemy również, jest trzech naszych ekspertów pod telefonem. Więc gdyby mieli Państwo jakieś spostrzeżenia, uwagi, pytania, jakąś konkretną konsultację związaną z Państwa planami, skorzystania w szczególności z kredytu ekologicznego albo innych dotacji, zachęcamy do połączenia się pod numerem naszej infolinii 58 380 15 96. Można też umówić bezpłatną konsultację na inny termin. Można to zrobić poprzez link umów konsultację, który jest dostępny w prawym górnym rogu naszej strony internetowej www grantera.pl. Ja mam przyjemność zajmować się dotacjami od dosyć dawna, bo pierwsze projekty przygotowywałem jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obecnie jestem szefem firmy doradczej Grantera. To zespół 21 ekspertów specjalizujących się w tematach związanych z dofinansowaniami, w tym dotacjami z Banku Gospodarstwa Krajowego na takie konkursy, programy jak kredyt technologiczny czy kredyt ekologiczny. Zajmuję się tematami związanymi z zarządzaniem, z innowacjami. W tych obszarach miałem okazję odradzać m.in. grupie LOTOS, grupie LOT w wirtualnej Polsce, z Bibos Menos czy Polskiej Grupie Energetycznej. Informacje dotyczące dofinansowań częściowo czerpię też z mojej aktywności w komitetach monitorujących dotacje z ramienia organizacji pracodawców. Charakter webinaru, będę się starał, żeby był możliwie prosty, żeby informacje, które będę przekazywał były jak najbardziej zrozumiałe, praktyczne i jeśli będą Państwo czuli jakiś niedosyt co do ilości czy szczegółowości przekazanych informacji, to bardzo dobrze ponieważ chciałbym żeby właśnie to dzisiejsze spotkanie było dla państwa inspiracją po pierwsze do zapoznania się ze szczegółami tego konkursu publikowanymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego ale też zachęcamy tak jak już wspomniałem wcześniej do rozmów do konsultacji do indywidualnych weryfikacji jak państwa pomysły państwa projekty wpisują się w zadania i w kryteria konkursu kredyt ekologiczny Kredyt ekologiczny jest ciekawym źródłem dotacji dla przedsiębiorstw, gdzie najczęściej taką początkową, główną motywacją, z którą zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, są aspekty dotyczące zakupu urządzeń, dotyczące parku maszynowego, maszyn, narzędzi, linii technologicznych. Jak najbardziej w kredycie ekologicznym takie zakupy są możliwe. Trzeba je oczywiście adekwatnie uzasadnić, a uzasadnić je tą potrzebą ekologiczną związaną z oszczędnością energii. Natomiast to jest taki najczęstszy powód. Natomiast w kredycie ekologicznym ważne są też możliwości związane z termomodernizacją, wymianą na przykład poszycia dachowego, wymianą okien, ociepleniem obiektów, które są przedmiotem inwestycji dofinansowanej. Często też w kredycie ekologicznym dokonywane są inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim panele fotowoltaiczne. Celem tego konkursu, celem tego programu jest wspieranie firm, wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną przez modernizację infrastruktury. Dotacja może być przyznana wtedy, jeśli z dokumentu audytu, o audycie za chwilkę powiem, i wniosku o do dofinansowanie wynika, że dana inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu. Działa tutaj ten konkurs w taki sposób, że we wniosku o dofinansowanie pokazujemy stan obecny, czyli jak wygląda obecnie infrastruktura budynkowa, infrastruktura maszynowa, poziom korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie i opisujemy stan, końcowy stan docelowy, czyli co zrealizujemy, jaki park maszynowy będzie wymieniany na bardziej energooszczędne, Jakie prace termomodernizacyjne, jeśli są oczywiście zasadne, będziemy podejmować, bo może się też zdarzyć, że te prace nie będą konieczne, czy też jak duże inwestycje w fotowoltaikę, czyli OZE no, chcielibyśmy tutaj zrealizować. Musimy wykazać, że ten nasz plan, jeśli zostanie zrealizowany, to przyniesie właśnie oszczędności co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu. Najczęściej tutaj o dofinansowaniu biegają się przedsiębiorstwa produkcyjne, chociaż nie zawsze, bo tu inne sektory, inne branże, na przykład usługowe też mogą być wspierane i, i takie projekty były na liście projektów dofinansowanych w konkursie kredyt ekologiczny. Natomiast najczęstszym przypadkiem jest to firma produkcyjna, i wówczas takim obszarem, pojedynczym obszarem podlegającym zakresowi projektu. Jest najczęściej jeden konkretny obiekt, na przykład konkretna hala produkcyjna. I należy wykazać, że właśnie termomodernizacja tejże hali, wymiana infrastruktury sprzętowej plus ewentualnie fotowoltaika, przyniesie właśnie taką oszczędność, co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej. Jeżeli mają Państwo wątpliwość, czy właśnie taki poziom redukcji energii będzie możliwy Państwu w Państwa przypadku, czy nie, to rekomendujemy wstępną, bezpłatną konsultację z naszym audytorem energetycznym, który takie szacunki może dla Państwa bezpłatnie wykonać. I wówczas będą Państwo mieli wiedzę, czy właśnie ten poziom 30% jest osiągalny w Państwa przypadku. Z dofinansowania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, i w tym programie mamy też taką korzyść, że część przedsiębiorstw klasyfikowanych jako duże, może się ubiegać tutaj o dofinansowanie. Konkretnie mówimy o firmach dużych, które mieszczą się w kryteriach Small Mid Cap oraz Mid Czyli mówimy tu o podmiotach zatrudniających mniej więcej niż 3000 pracowników. Więc jest to ciekawa propozycja dla tych firm, które z dotacji dla MŚP nie mogą skorzystać, bo są już za duże, ale jeszcze nie mają tak dużej liczby osób zatrudnionych przekraczający czy nie przekraczają tej liczby zatrudnionych trzech tysięcy pracowników, to dla tych podmiotów. Konkurs, kredyt ekologiczny, właśnie jest dostępny, mogą z niego, z niego skorzystać. Jeśli chodzi o kwestie związane ze statusem przedsiębiorstwa, tutaj warto skorzystać z poradnika dotyczącego użytkowników definicji małych i średnich przedsiębiorstw. I gdyby się okazało, że są wątpliwości co do tego, czy państwo spełniają status MŚP lub status Meet Caps, to zachęcamy do konsultacji z nami. Może się też okazać, że żeby dany status był przez państwo osiągnięty, to należy jeszcze przed złożeniem wniosku do finansowania dokonać odpowiednich zmian organizacyjnych czy własnościowych, żeby uniknąć niepotrzebnych powiązań osobowych i kapitałowych. Dlatego, że przy ocenianiu wielkości przedsiębiorstwa brane, jest, brane są nie tylko dane samej firmy wnioskującej, ale też mogą być brane pod uwagę podmioty, które są z tą firmą wnioskodawcy powiązane albo przez kapitał, czyli poprzez udziały, albo poprzez powiązania osobowe, czyli na przykład przez sytuacje takie, gdzie prezesem danego podmiotu, danej, danej spółki jest jakaś konkretna osoba, która jednocześnie pełni kluczowe funkcje w innych podmiotach, w innych firmach. Wówczas takie powiązanie osobowe może spowodować, że kilka przedsiębiorstw będzie traktowane razem jako grupa i jako pojedyncze przedsiębiorstwo. Być może dana firma jest firmą małą czy średnią, jeszcze, ale po uwzględnieniu tych powiązań może się okazać, że jest przedsiębiorstwem dużym. Terminy. W bieżącym roku mamy dwa nabory wniosków. W roku ubiegłym mieliśmy jeden nabór, tym razem mamy nabory dwa. Od 25 kwietnia do 25 lipca mamy pierwszy nabór wniosków, czyli można powiedzieć, że nabór wniosków już trwa. Kolejny nabór będzie trwał od 17 października do 30 grudnia. W obydwu tych naborach przewidziano budżety 660 milionów złotych, więc można powiedzieć, że w tym roku w kredycie ekologicznym mamy dwa razy więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, ponieważ w roku ubiegłym właśnie był to jeden nabór z budżetem 660 milionów złotych, natomiast w roku 2024 mamy podwojenie tej kwoty, ponieważ mamy dwa nabory. Jeśli chodzi o kolejność działania, to polecamy od rozpoczęcia prac już nad audytem państwa projektu, dlatego że do dobrych audytorów trzeba się zgłaszać około dwa miesiące przed terminem naboru wniosków, ponieważ po pierwsze, przygotowanie dobrego audytu trwa to jest rzecz stosunkowo pracochłonna, a druga kwestia to jest kolejka, można powiedzieć, która ustawia się właśnie do tych najlepszych. Audytorów. Jeżeli będzie tak, że, że Państwo się do audytora zgłoszą tuż przed terminem naboru, czyli na przykład w lipcu, to prawdopodobnie audytor powie już, że nie ma możliwości zrealizowania takiego audytu w tak krótkim czasie. Więc optymalnie byłoby jeszcze w tym miesiącu, czyli w maju, Skontaktować się z audytorem, zlecić taki audyt, żeby audytor mógł spokojnie do takiego audytu przystąpić i go przygotować, zrealizować w, w ramach terminu naboru wniosków. Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z regulaminem, zakłada, że wszystkie projekty złożone w naborze będą ocenione w ciągu maksymalnie 90 lat. Dni, czyli w ciągu, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia na, naboru, a zatwierdzenie wyników i ogłoszenie ich nastąpi nie później niż w ciągu 100 dni od zakończenia naboru. Na co można otrzymać dotację? Otóż o tych wydatkach trochę na wstępie już wspomniałem. Przede wszystkim jest tutaj nabycie środków trwałych. Największą popularnością cieszą się maszyny, urządzenia, linie produkcyjne. Również takim popularnym środkiem trwałym są odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne. Można otrzymać też dofinansowanie nabycie robót i materiałów budowlanych, w szczególności tu mówimy o tych kosztach związanych z termomodernizacją, czyli ocieplenia, docieplenia, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, inwestycję efektywną wentylacją, inwestycje w efektywną klimatyzację. To są tego typu wydatki, które się na częściej w kredycie ekologicznym pojawiają. Rzadziej w kredycie ekologicznym następuje nabycie wartości materialnych i prawnych. Tu teoretycznie możliwe jest nabycie na przykład oprogramowania. Mogą też być finansowane studia, ekspertyzy. W tym między innymi kosztem kwalifikowalnym jest wykonanie Audytu energetycznego i termomodernizacyjnego. Jeśli chodzi o limity kwotowe, to nie ma maksymalnego limitu, maksimum 50 milionów euro. Realnie, jeśli spojrzymy na listę projektów dofinansowanych, realnie te dofinansowanie otrzymywały projekty o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. W tym, w tym konkursie to wiemy już z praktyki, z poprzedniego naboru. No i budżet w ramach tego programu może zostać zwiększony, chociaż podejrzewam, że takiej potrzeby nie będzie, bo jeśli mamy do dyspozycji dwa razy po 660 milionów złotych, to raczej to powinno być zdecydowanie wystarczające. W poprzednim roku okazało się, że, że jest właśnie wystarczająca taka, taka pula środków. Kredyt ekologiczny jest. Dotacją, nie jest preferencyjnym kredytem. Tu często następują nieporozumienia, gdzie nasi klienci, jeśli słyszą, że jest tutaj jakieś dofinansowanie pod nazwą kredyt ekologiczny, to kojarzy im się z to z preferencyjnymi kredytami, a nie z dotacją. Natomiast tu mamy sytuację taką, że jest to dotacja, ponieważ inwestycja, która jest. Finansowana co prawda pomostowo kredytem, ale jest ona spłacana dotacją wypłaconą przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta dotacja spłaca zaciągnięty kredyt, więc załącznikiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie w kredycie ekologicznym jest promesa kredytowa i ten aspekt promesy kredytowej jest, jest bardzo, bardzo ważny. Warto jak najszybciej już zacząć rozmowy z bankami, żeby bank zdążył właśnie taką promesę kredytową wystawić. Beneficjent dotacji podpisuje umowę z kredytową z wybranym przez siebie bankiem oraz umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i BGK wypłaca kwotę dotacji na rachunek kredytu bankowego. Ta dotacja spłaca kapitał zaciągniętego kredytu. I promesa kredytowa jest takim absolutnie bardzo ważnym, koniecznym warunkiem, czynnikiem sukcesu w konkursie kredyt ekologiczny. Podmiot, który nie posiada zdolności kredytowej, nie jest w stanie uzyskać promesy kredytowej, czy też alternatywnie warunkowej umowy kredytu, na jedno wychodzi tak naprawdę, no nie może tutaj niestety ubiegać się o dofinansowanie w konkursie kredyt ekologiczny. Więc w przypadku promesy Konieczne jest posiadanie zdolności kredytowej ocenionej przez bank kredytujący. I tutaj bank kredytujący wystawia promesę kredytową zgodnie ze wzorem obowiązującym w tym konkursie, czyli w konkursie kredyt ekologiczny. I o taki kredyt może się ubiegać w bankach komercyjnych. Jest tych banków wiele. Na ekranie mają Państwo listę banków, które podpisały umowę z BGK i takie promesy kredytowe mogą wystawiać. Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, czyli intensywność wsparcia, to w ramach pomocy regionalnej on może wynosić od 0 do 70%. Za chwilę tą mapę pomocy regionalnej wskażę. Mamy takie regiony jak Region Warszawski Stołeczny, gdzie z pomocy regionalnej już nie można skorzystać. Natomiast to nie znaczy, że jest zamknięta droga do dofinansowania w ramach programu kredyt ekologiczny dla firm z Warszawy i najbliższych okolic Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że regionalna pomoc inwestycyjna nie jest jedynym, jedyną możliwością, nie jest jedyną formą tutaj wsparcia. Wsparcie może być udzielane też w ramach innych rodzajów pomocy, w tym na przykład pomocy na promocję odnawialnych źródeł, energii, które mogą, ten rodzaj pomocy może wspierać dotacje na fotowoltaikę na przykład i wówczas mapa pomocy regionalnej nie jest przeszkodą, bo to podstawa przyznania dofinansowania jest wtedy inna. Jeśli chodzi o samą mapę pomocy regionalnej, to tutaj decyduje lokalizacja projektu i wielkość przedsiębiorstwa. Im firma mniejsza, tym wyższy poziom dofinansowania. Generalna zasada jest taka, że te poziomy dofinansowania, które widzą tutaj Państwo na, na mapie, one obowiązują dla firm dużych. W tym, właśnie w tym konkretnym przypadku, czyli w konkursie kredyt ekologiczny, mówimy tutaj o firmach typu Midcaps. One są firmami dużymi, ale są Midcapsami, które mogą skorzystać z dotacji. I na przykład w Województwie zachodniopomorskim firma typu Midcaps otrzyma w ramach pomocy regionalnej maksymalnie 40% dofinansowania. Natomiast firmy średnie będą miały tutaj dotację o 10% wyższą, czyli to będzie w, tak, przykładowo w zachodnio-pomorskim 50%, a firma mikro lub mała będzie mogła skorzystać z dofinansowania na poziomie 60%. Najwyższe poziomy do, dofinansowania mamy tutaj w województwach Ściany Wschodniej, czyli od Warmii i Mazur po Podkarpacie. Miasto stołeczne Warszawa i, i, my, i okolice ościenne tutaj my niestety nie mogą korzystać z, z dofinansowania. Ta mapa właśnie w ten sposób się kształtuje, jak, jak widać tutaj na, na ekranie. Więc jeśli mielibyśmy inwestycję w mieście Warszawa lub w powiatach ościennych, to w takim przypadku regionalna pomoc inwestycyjna nie wchodzi w grę. Szukamy wtedy i, i, i włączamy inne możliwości dofinansowania. Inne, inne podstawy tutaj przyznania tej dotacji. Mamy też w Wielkopolsce trochę bardziej złożoną sytuacją gdzie i region Poznań i region podregion poznański mają poziomy dofinansowania nieco niższe niż pozostała część województwa. Podobnie w Dolnośląskim, tutaj samo miasto Wrocław ma mniejsze poziomy niż reszta województwa. Kolejny bardzo ważny aspekt decydujący o sukcesie to dobrze wykonany audyt energetyczny. Ze względu na błędy w audycie, nieprawidłowe wykonanie audytu energetycznego, w poprzednim naborze wniosków kredytu ekologicznego ponad 50%, ponad 50, przepraszam, sztuk wniosków nie uzyskało dofinansowania ze względu na niespełnienie kryterium prawidłowo wykonanego audytu energetycznego. Ten audyt jest niezwykle istotny i warto wybrać tutaj dobrego audytora. Audyt to kryterium numer jeden w ocenie wniosków. Numer jeden, znaczy ze względu na istotność jest bardzo ważne, dlatego numer jeden, ale też jest to na liście kryteriów po prostu pierwsze kryterium. I to kryterium brzmi następująco. Ocenimy, czy realizacja inwestycji opisana między innymi we wniosku o dofinansowanie oraz w dokumencie audytu jest związana z poprawą efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez i tu mamy pierwszy podpunkt. Termomodernizację posiadanych budynków jako obligatoryjny element projektu, jeśli z audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynika konieczność termomodernizacji. Tu od razu pozwolę sobie na dygresję. Więc może się zdarzyć, że termomodernizacja nie będzie potrzebna, ponieważ na przykład budynek ma odpowiednią, odpowiednią klasę tutaj zabezpieczenia termomodernizacyjnego, w szczególności będzie to dotyczyło budynków nowych albo budynków, które już przeszły termomodernizację. Zdarza się, że otrzymujemy pytanie od naszych klientów dotyczące tego, że w pierwszej kolejności zależy im i, i, i chcieliby inwestować w sprzęt, w urządzenia, maszyny, czyli w tą modernizację infrastruktury bardziej, niż w termomodernizacji, niż w przebudowę obiektów, przebudowę budynków i ta termomodernizacja nie jest jakąś taką pilną ważną potrzebą, więc tym niekoniecznie się trzeba przejmować, ponieważ może się okazać, że w wyniku audytu okaże się po sprawdzeniu, że ta termomodernizacja nie jest potrzebna i z audytu będzie wynikało, że nie ma konieczności termomodernizacji, wówczas nie ma też potrzeby wydawania środków, nie ma potrzeby inwestowania w termomodernizację. Druga, drugi aspekt audytu to jest moderni, aspekt dotyczący modernizacji infrastruktury, w tym związanej z zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji lub produktów. Również jeśli wynika z rekomendacji audytu, tutaj w ramach tej modernizacji infrastruktury najczęściej mamy do czynienia z wymianą urządzeń, sprzętu, maszyn starego typu, bardziej energochłonnych na nowe, bardziej energooszczędne, trzeci aspekt bardzo ważny to jest kwestia spełnienia aspektów takich można powiedzieć w cudzysłowie miękkich projektu. Czyli spełnienia zasady, zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, wykazania zgodności z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, wykazania zgodności z kartą praw podstawowych. I tutaj części naszych klientów wydaje się, że te aspekty, te kwestie dotyczące polityk Unii Europejskiej, kart praw, że one nie mają jakiegoś dużego związku z, z przedsięwzięciami, które polegają na. Najczęściej na zakupie maszyn termomodernizacji czy zakupie fotowoltaiki, ale to jest błędne myślenie. Te aspekty dotyczące tychże polityk są bardzo ważne, ponieważ jak przeanalizujemy wyniki poprzedniego naboru wniosków, to bardzo dużo wniosków niestety dostało negatywną decyzję z powodu niespełnienia takich kryteriów, jak projekt spełnia zasady zrównoważonego rozwoju. To jest kryterium numer 12. Aż 113 wniosków nie spełniło w poprzedniej edycji naboru wniosków tego kryterium. Kolejne kryterium. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji. Jest to kryterium piąte. Tutaj 35 wniosków poległo w cudzysłowie na tym kryterium. Kolejny aspekt projektu jest zgodny z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Kryterium numer 7. Tutaj 33 wnioski miały z tym kryterium problem. I kryterium szóste: projekt jest zgodny z kartą praw podstawowych. Tu 23 wnioski miały, miały taką trudność i nie uzyskały pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z tego powodu. Więc aspekty związane z politykami są tutaj niezwykle, niezwykle ważne. Następnie mamy inwestycję początkową, wymóg innowacyjności. Na tym aspekcie Również ponad setka projektów uzyskała niestety negatywną decyzję. O co tutaj chodzi? Mówimy o tej zmianie procesu produkcyjnego. To dotyczy tych inwestycji, gdzie mamy na przykład zakup sprzętu, urządzeń, maszyn i w konkursie kredyt ekologiczny nie jest wymagana innowacyjność produktów, nie jest wymagane prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. To jest dla wielu przedsiębiorców plus tego programu. Natomiast trzeba wykazać tam, gdzie mamy maszyny i urządzenia, to, że ta inwestycja przyczyni się do zmiany całościowego procesu produkcji lub produktów, że mamy tutaj do czynienia dzięki tej inwestycji w sprzęt urządzenia maszyny. Z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. Często to stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców i prowadzimy długie rozmowy, dyskusje, wsparcie doradcze, właśnie w tym zakresie, żeby do zakupowanych maszyn dopasować odpowiednią innowacją procesową. To się daje robić, natomiast jest to często dosyć złożone, dosyć pracochłonne. Nie wystarczy tutaj wykazać, że ta zmiana procesu produkcyjnego, że jedyna korzyść z niej wynikająca to jest korzyść energetyczna. Ona jest oczywiście wymagana i ten spadek o 30% jest konieczny, ale to jest za mało, czyli jeżeli opiszemy, że jedyna zmiana w procesie to jest zmiana polegająca na tym, że zużywamy mniej energii, to jest za mało. Tu muszą być jeszcze zmiany dotyczące jakości, efektywności, wydajności, zakresu być może tutaj przetwarzanych materiałów, sposobów, wykonywania określonych operacji, skrócenia procesu produkcyjnego, zmniejszenia czasu wykonywania poszczególnych operacji, zmniejszenie uczążliwości tych wykonywania tychże operacji i tak dalej. Więc te aspekty tutaj z naszymi klientami analizujemy i szczegółowo opisujemy, na czym polega właśnie ta zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji. Więc w konsekwencji właśnie tutaj ważne jest, żeby tam, gdzie mamy inwestycję, tą inwestycję właśnie początkową w urządzenia maszynę, żeby wykazać innowację procesową, co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Tu nie musimy wykazywać, że to jest innowacja jakaś w skali kraju, czy w skali świata. Wystarczy, że dany proces nie był realizowany w określony sposób w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, a w wyniku realizacji inwestycji będzie to możliwe i, i ten proces będzie realizowany w sposób, w sposób innowacyjny. Kolejne ważne kryterium to jest kwestia koncepcji projektu i, i związanego z tym dobrego uzasadnienia wydatków. Najczęściej jest tak, że prace nad wnioskiem o dofinansowanie do kredytu ekologicznego, Zaczynamy właśnie od tej listy wydatków, ponieważ ta lista wydatków obrazuje potrzeby firmy, potrzeby przedsiębiorcy. Mamy tam najczęściej właśnie jakąś listę maszyn, listę urządzeń, listę przedsięwzięć termomodernizacyjnych, informacje o tym, jakie odnawialne źródła energii będą uruchamiane, jakie będą wykorzystywane w, w projekcie. I to wszystko trzeba opisać odpowiednio i skonfrontować z kryteriami oceny wniosku. Zweryfikować, czy ten zakres inwestycji, na przykład, zagwarantuje co najmniej 30% spadek zużycia energii pierwotnej. Czy ta koncepcja może spowodować, że będziemy w stanie uzasadnić, że występuje zmiana w procesie produkcyjnym, że będziemy mieli tutaj do czynienia z innowacją procesową. Trzeba też zweryfikować, czy dane przedsięwzięcie, dany, dany projekt spina się w cudzysłowie pod względem finansowym, ponieważ może się okazać, że plany są zbyt ambitne i na przykład nie da się uzyskać promesy kredytowej na tak dużą kwotę, jaka jest planowana. I wtedy trzeba troszkę taki projekt ewentualnie ograniczyć, żeby uzyskanie takiej promesy. Stało się możliwe. Więc ta praca nad koncepcją to jest spora część wniosku. Samo napisanie, wypełnienie treści odpowiednich pól wniosku o dofinansowanie jest już czynnością znacznie prostszą, taką powiedzmy organizacyjno-techniczną. Oczywiście trzeba wiedzieć, co się pisze i jak poszczególne pola wniosku wypełniać, natomiast tutaj kluczową kwestią, najważniejszą kwestią jest bardzo dobrze przemyślana koncepcja projektu. Taka koncepcja, która Daje gwarancję uzyskania dofinansowania na te poszczególne zakupy, które firma rzeczywiście chce realizować, ale jednocześnie ze spełnieniem wszystkich kryteriów oceny, które w tym konkursie obowiązują. Jeśli chodzi o uzasadnienie wydatków, to we wnioskodawca w treści wniosku i w treści załączników jest zobowiązany do opisania uzasadnienia wydatków w sposób umożliwiający dokonanie ich weryfikacji, potwierdzenie ich kwalifikowalności. Jeśli informacje nie pozwolą na Taką, taką ocenę, to jest możliwość wydzielenia części kwalifikowanej wydatku, lub jeśli takiej możliwości nie ma, to cały wydatek może być uznany przez ekspertów za po prostu niekwalifikowany, czyli nie, wydatek, który nie może być objęty dotacją. Na koniec jeszcze może kilka słów o plusach tego kredytu ekologicznego. Zalety, które powodują, że ten, ta propozycja jest wyjątkowa i dla niektórych beneficjentów jest szczególnie atrakcyjnym źródłem dotacji. Otóż no część przedsiębiorców mocno docenia to, że kredyt ekologiczny jest jednym z nielicznych już źródeł dofinansowania, gdzie nie jest wymagana innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym, czy też nie są wymagane inwestycje w badania i, i rozwój. Tu mamy przewagę chociażby nad konkursem Ścieżka Smardzie, firmy duże obligatoryjnie zawsze muszą realizować moduł badawczo-rozwojowy, a firmy z sektora MŚP muszą realizować moduł badawczo-rozwojowy lub moduł wdrożenia innowacji, a tu już wymagana jest innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym. Więc jest kredyt ekologiczny, jest szansą dla przedsiębiorstw. Które nie prowadzą prac badawczo-rozwojowych, które nie wdrażają wysokich innowacji, takich innowacji o, o, o charakterze co najmniej krajowym, europejskim czy światowym. Tutaj innowacyjność ogranicza się do poziomu przedsiębiorstwa i to tylko w tych przypadkach, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną inwestycją początkową, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z zakupem najczęściej sprzętu, urządzeń, maszyn czy, czy narzędzi, bo przy samym zakupie np. fotowoltaiki takie, takich wymagań nie ma. Druga bardzo ważna zaleta jest to duży budżet i wysoka przyznawalność dotacji. Wszystkie wnioski o dofinansowanie, które otrzymały pozytywną ocenę, spełniły wszystkie kryteria oceny dostały dotację, nie było takich sytuacji w roku ubiegłym, żeby jakiś projekt, który został w zeszłym roku złożony, miał pozytywnie ocenione wszystkie kryteria, a nie dostał dotacji z powodu wyczerpania się budżetu. Nie było ani jednej takiej sytuacji. W związku z tym przewidujemy, że w tym roku, tym bardziej, że mamy dwie edycje z, z takim budżetem 660 milionów złotych, przewidujemy, że my, może być podobnie, że każdy wniosek, który jest prawidłowo przygotowany, który spełnia wszystkie kryteria, dofinansowanie dostanie, że dla każdego dobrze przygotowanego projektu środki finansowe będą. Jeśli mają Państwo potrzebę porozmawiania na temat innych źródeł dofinansowania niż kredyt ekologiczne, zachęcamy do rozmów z nami. My specjalizujemy się we wsparciu przedsiębiorstw w całym kraju firma nasza ma główną siedzibę w Gdańsku i oddział w Warszawie, ale obsługujemy podmioty z całej Polski i tak jak obserwujemy bardzo skutecznie wnioski do kredytu ekologicznego, jesteśmy w stanie zrealizować jako my jako firma doradcza, czyli w obszarze sporządzenia wniosku, możemy całość przygotować w formie pracy zdalnej na podstawie materiałów wysyłanych mailami na podstawie wideokonferencji, rozmów telefonicznych. Natomiast często bywa tak, że na miejscu państwo musi się pojawić audytor i te audytorzy, z którymi my współpracujemy, również obsługują całą Polskę, czyli w dowolne miejsce kraju mogą dojechać i taki materiał do audytu u Państwa zebrać. Po webinarze zachęcam do obejrzenia do dostępnego już od dzisiaj na kanale Grantery na YouTube webinaru, który był przeprowadzany kilka dni temu. To był webinar 7 mitów dotyczących kredytu ekologicznego. W tym webinarze rozprawiam się z najczęściej powtarzanymi błędami, mitami, błędnym rozumieniem tego konkursu kredyt ekologiczny. Jako uzupełnienie dzisiejszych informacji, które przekazałem, warto z tym webinarem również się zapoznać. Zachęcam do umawiania bezpośrednich konsultacji, bezpłatnych konsultacji z nami oraz do korzystania z naszych mediów społecznościowych. Można też zarejestrować się na nasz newsletter. My newsletter wysyłamy raz w miesiącu i ten newsletter informuje o dostępnych źródłach dofinansowań, dotacji, które pojawiają się, czy są obecnie dostępne lub pojawiają się. W najbliższym czasie. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań. Widzę, że te pytania już na czacie się zaczęły pojawiać. I tak jak wspomniałem, dzisiaj do godziny 14 działa nasza infolinia, telefon 583801596, pod którym dyżuruje trzech naszych ekspertów: Oskar Monika i Magda. I oni są dzisiaj w szczególności do Państwa dyspozycji będą odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące. Kredytu ekologicznego i nie tylko. Pytania dotyczące dofinansowań można również wysyłać e-mailem na adres zapytania@grantera.pl. A teraz możemy przejść już do sesji pytań i odpowiedzi. Olu, jakie mamy pytania? Dzień dobry Państwu. Pierwsze pytanie: Jakiego typu studia podlegają dofinansowaniu? Samo założenie paneli foto nie wystarczy, aby móc aplikować o kredyt ekologiczny? Samo założenie paneli foto, to znaczy tak, my, my może, może się okazać, że te panele fotowoltaiczne będą takim właśnie zasadniczym, czy głównym elementem inwestycji, w szczególności w, takim, w takiej sytuacji, gdzie audyt wykaże, że nie jest potrzebna termomodernizacja. Natomiast gdyby się okazało, że obiekt, który, w którym będzie realizowana ta inwestycja, Takiej termomodernizacji wymaga, ta modernizacja jest zasadna merytorycznie, ekonomicznie, to wówczas jest konieczność zrealizowania inwestycji i jednocześnie tutaj właśnie jest możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację, i plus właśnie aspekty dotyczące fotowoltaiki będą takim, takim uzupełnieniem. Czy jeśli z audytu wynikać będzie, że nie potrzeba wykonywać żadnych prac termo, ponieważ budynek jest nowy i spełnia wymogi, ale powinno się zakupić fotowoltaikę i jest to jedyny wydatek w ramach projektu, to z jakiej kategorii będzie to dofinansowanie? Jeśli chodzi o, no, o wydatek tylko dotyczący, tylko dotyczący fotowoltaiki, no to mamy tutaj możliwości związane z promocją odnawialnych źródeł energii? Teoretycznie mogłyby być też inne rozporządzenia, ale wątpię, żeby akurat one tutaj w tym przypadku miały, miały zastosowanie. Gdybyście Państwo chcieli tutaj dokonać jakiejś analizy tego, tego aspektu, to prosimy o, o informację. Natomiast uczulam, że celem kredytu ekologicznego, nie może być na przykład tworzenie instalacji fotowoltaicznej po to, żeby zbudować po prostu elektrownię fotowoltaiczną, a energia będzie przeznaczona na sprzedaż. Tutaj panele fotowoltaiczne mają taki charakter właśnie uzupełniający, działający w połączeniu z Procesami wytwórczymi, produkcyjnymi czy usługowymi, które są w danym obiekcie realizowane. I zgodnie z regulaminem konkursu, od sprzedaży tej energii może podlegać tylko 20% wytworzonej energii. Więc pomysł polegający na tym, że w ramach kredytu ekologicznego kupimy panele i będziemy zarabiać na sprzedaży prądu do, do sieci, tutaj nie ma zastosowania. Jeśli budynek przeszedł termomodernizację w 2023 roku i z audytu wyniknie brak konieczności termomodernizacji, to czy aplikowanie ośrodki wyłącznie na panele foto po będzie pozytywnie ocenione przez Komisję? Mm -hmm. No właśnie, tutaj pytanie, jaka je, jaki jest cel tej inwestycji? Jeżeli to jest cel polegający na tym, że kupujemy panele po to, żeby sprzedawać prąd do, do operatora energii, no to nie. Jeżeli firma jest z Warszawy i nie może skorzystać z regionalnej pomocy publicznej, to z jakiej pomocy może skorzystać? Mm -hmm. Czy może w ramach innej pomocy wymienić maszyny i urządzenia, jakie są wymagania w ramach innej pomocy? Mm -hmm. Jeśli mówimy tutaj o innych formach pomocy, to, to jest możliwość uzyskania dofinansowania na przykład na odnawialne źródła energii. Natomiast zakup sprzętu urządzeń? Jest bardzo trudną kwestią, jeżeli nie mamy do dyspozycji regionalnej pomocy inwestycyjnej. Tutaj konkretny Państwa przypadek musielibyśmy indywidualnie rozpatrzeć sprawdzić, jakiego typu są to urządzenia, jakie one mają, do czego służą, jakie mają właściwości, jakie mają cechy. Być może da się znaleźć jakąś inną, inną możliwość objęcia ich dofinansowaniem. Może nawet być tak, że w kredycie ekologicznym nie znajdziemy dobrego rozwiązania i wtedy będziemy proponowali inne źródła dotacji, na przykład program Ścieżka Smart. Czy możliwe jest dofinansowanie wymiany maszyny w ramach RPI, która będzie związana z całkowitą zmianą procesu produkcyjnego na bardziej wydajną, która zużywa tyle samo energii? W rezultacie uzyskamy oszczędność energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji. Warunek oszczędności energii pierwotnej na poziomie minimum 30% będzie spełniony dzięki innym działaniom, między innymi instalacja PW i termomodernizacja. Więc taki wydatek, gdzie mamy de facto zwiększenie, no to trzeba by się temu wydatkowi dobrze przejrzeć, tak, ale sytuacja taka, gdzie mamy de facto zwiększenie zużycia energii pierwotnej, a nie z, zmniejszenie zużycia tej energii. On jest kontrowersyjny. Kwestia zwiększenia wydajności nie przestaje być kontrowersyjna wtedy, kiedy na przykład cztery małe maszyny zamieniamy, one znikają z hali produkcyjnej, są likwidowane i zamiast tych czterech mało wydajnych maszyn kupujemy jedną wysokowydajną i w tym przypadku będzie można wykazać, że to ta zamiana spowoduje zmniejszenie zużycia energii, energii pierwotnej. Natomiast zwiększanie skali produkcji, czy dokładanie dodatkowych urządzeń do już istniejącej linii produkcyjnej bez ich wymiany, no będzie to bardzo trudne do obronienia. Obawiam się, że może się spotkać z negatywną oceną ekspertów. Czy stacja paliw może otrzymać dotację na termomodernizację budynku? Tak może. Czy jest możliwość złożenia dwóch niezależnych wniosków? Oczywiście pierwszy termomodernizacyjny, a drugi w innym naborze po jego rozliczeniu na procesy produkcyjne? Tak, można. Jeżeli zachowana jest zasada polegająca na tym, że niedopuszczalne jest tak zwane podwójne finansowanie, czyli mamy dokładny podział, co jest finansowane w jednym projekcie, a co jest finansowane w drugim. To jak najbardziej można tak do tego podejść, i to jest dosyć częsty przypadek. Niektórzy z naszych klientów, przy naszym wsparciu, pozyskują już dotację, na stą z kolei na kolejne aspekty, kolejne przedsięwzięcia, które w przedsiębiorstwie są realizowane. Wspomniał Pan o terminie rozliczenia wniosków przez BGK 90 dni. Pojawił się również termin 100 dni. Moja prośba o przypomnienie, czego dotyczył ten termin. E, więc 90 dni na rozstrzygnięcie konkursu, ale jeszcze dodatkowe 10 dni na publikację ogłoszenia, Tak, czyli wyniki będą znane po 100 dniach. Kiedy rozpoczynają się koszty kwalifikowane i czy na pewno można zakwalifikować koszty projektów budowlanych i doradztwa? Jeśli chodzi o kwestie związane z doradztwem, to mówimy przede wszystkim o aspektach dotyczących audytu energetycznego. I ten audyt energetyczny, no on z zasady, prawda, jest, musi być nawet wykonany przed złożeniem wniosku o, o dofinansowanie. Więc takie wsparcie. Jest możliwe i w tym przypadku ten koszt jak najbardziej jest kwalifikowany. Czy trzeba być właścicielem budynku, na którym planujemy montaż paneli fotowoltaicznych? Czy wystarczy, że mamy podpisaną umowę dzierżawy budynku na 10 lat? Tak, można. I te kwestie związane z wynajmem właśnie czasami się przewijają tutaj w rozmowach z naszymi klientami, więc mamy do czynienia z dwiema sytuacjami. Jeżeli jest sytuacja taka, że Pracujemy, mamy siedzibę firmy czy fabrykę w pomieszczenia, które nie należą do nas, ale są wynajmowane i właśnie jesteśmy w stanie zapewnić trwałość tego projektu. Tu mamy umowę właśnie taką proponowaną, przysugerowaną na 10 lat, tak to jakby tutaj w ciągu 10 lat ten okres trwałości będzie zachowany, bo dla firm średnich on wynosi, małych i średnich wynosi 3 lata, a dla firm dużych wynosi 5 lat. W takim przypadku jest taka możliwość i wszelkiego typu inwestycje będą traktowane jako inwestycja w tak zwanym obcym środku trwałym i one są kwalifikowalne. Natomiast sytuacja odwrotna, gdzie jesteśmy właścicielem budynku, ale nie prowadzimy w nim działalności, tylko ten budynek wynajmujemy komuś, kto na przykład w nim prowadzi jakąś działalność czy fabrykę, ale to nie jest nasza działalność, tylko tą działalność tam wewnątrz tego obiektu prowadzi jakiś inny podmiot, któremu wynajmujemy halę, to wtedy nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach kredyt, programu kredyt ekologiczny. Czy niezbędne będzie do rozliczenia audyt porealizacyjny? Tak, taki audyt trzeba będzie wykonać i właśnie z tego audytu powinno, czy nawet musi wynikać, że został osiągnięty ten cel związany z redukcją zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%. Tutaj część, o której wspominałeś, no, do zakupu nowych maszyn, jak należy to uzasadnić? Jak należy uzasadnić zakup nowych maszyn? My uzasadniamy je w ten sposób, że zakup nowego sprzętu, zakup nowych urządzeń spowoduje zmianę, spowoduje modernizację na linii produkcyjnej i ta modernizacja będzie skutkować oszczędnością energii. Ten proces będzie realizowany w sposób bardziej efektywny energetycznie i w związku z tym jest uzasadnienie dla tych urządzeń. Oprócz tego trzeba będzie wykazać, że kupowane maszyny, Wywołują jakiś efekt zmiany procesowej w, w przedsiębiorstwie. Podam tutaj przykład klienta, który przy naszym wsparciu takie dofinansowanie otrzymał. Otóż tam jednym z, jakby, zakupy polegały między m.in. na zmianie procesu spawania z procesu klasycznego metodą TIG na zmianę na metodę spawania laserowego i dzięki temu działaniu nastąpiła oszczędność energii, ale nie tylko, ponieważ to spawanie laserowe spowodowało, że procesowi spawania mogą podlegać inne materiały. Ten zakres materiałowy jest szerszy niż przy poprzednio stosowanej metodzie. Również poprawia się jakość wykonywania spawu i też pewne kroki procesu można było wyeliminować zupełnie. Ten proces jest, jest po prostu krótszy, prostszy, ponieważ nie następuje proces przegrzewania blach. Tych brach po spawaniu laserowym nie trzeba prostować, albo jest to wymagane w znacznie mniejszym stopniu. I też nie ma procesu szlifowania po takim spawie. Więc właśnie tutaj wykazanie tych zmian, tych korzyści wynikających z nowego procesu, czyli ze zmiany procesu spawania metodą TIG na metodą laserową, wynikają właśnie te, ta, wynika ta innowacja procesowa na poziomie przedsiębiorstwa. Tu wystarczy innowacja na poziomie przedsiębiorstwa, ponieważ spawanie laserowe jest już znane, jest stosowane w Polsce w wielu firmach, natomiast jeśli nie było stosowane w danej firmie, a w tym przypadku nie było, to mamy możliwość wykazania innowacji procesowej na poziomie właśnie tego konkretnego przedsiębiorstwa, które jest wnioskodawcą. Czy oferta handlowa musi zostać umieszczona w bazie konkurencyjności? Jeśli tak, to jak, na jak długo? Czy może być wybrana w inny sposób? Jeśli chodzi o zasadę konkurencyjności, ona obowiązuje wszystkie wnioski, które są realizowane w ramach programu Fenk, w tym właśnie kredycie ekologicznym. I czas rozstrzygnięcia takiego, czy sposób rozstrzygania takiego ogłoszenia jest zależny od wartości dokonywanych zakupów, więc zakupy do 50 tysięcy złotych mogą być realizowane metodą uproszczoną, Poprzez rozeznanie rynku. Nie, nie musi się to wiązać z koniecznością publikacji w bazie konkurencyjności. Natomiast w bazie konkurencyjności, tutaj publikacja będzie zdecydowana, a w większości przypadków będzie to publikacja co najmniej na 30 dni. Przy bardzo dużych zakupach to będzie 30 dni. Tutaj padła prośba pana czacie o powtórzenie odpowiedzi na pytanie. O terminie rozliczenia wniosków przez BGK 90 dni pojawił się również termin 100 dni. I czego dotyczyły te terminy? Już odpowiedziałam pytanie. 90 dni na ocenę, czyli eksperci zakończą ocenę w ciągu 90 dni, ale ta ocena nie będzie natychmiast 90 dnia publikowana na stronie BGK, więc wyniki jeszcze nie będą znane, przynajmniej będą znane publicznie. I Bank Gospodarstwa Krajowego daje sobie 10 dni na opublikowanie tych wyników na swojej stronie internetowej. Więc 90 plus 10 dni na opublikowanie to mamy właśnie te 100 dni. Czyli po 100 dniach wyniki konkursu zostaną w cudzysłowie wywieszone na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy o finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w tym roku założyli działalność? Mogą się ubiegać o dofinansowanie, natomiast dla tych przedsiębiorców wyzwaniem może być kwestia związana z wykazaniem oszczędności energii i z odpowiednim wykonaniem audytu energetycznego, ponieważ ta historia zużycia energii będzie stosunkowo krótka, więc tu może być wyzwanie, może być trudność właśnie z wykazaniem tego i uchwyceniem tego stanu początkowego. Tutaj też prośba o powtórzenie. Jeśli właściciel nieruchomości wynajmuje część tego zakładu innej firmie, to czy może złożyć wniosek w ramach kredytu ekologicznego na termomodernizację budynku? Tylko termomodernizacja bez wymiany maszyn i urządzeń? Jeśli mamy termomodernizację, a budynek jest wynajmowany, to w tym przypadku nie ma możliwości uzyskania dofinansowania wynajmowany w rozumieniu, że w tym budynku firma nie prowadzi działalności, bo wynajem polegający na tym, że nie mamy swojej hali, ale właśnie jest sytuacja odwrotna. Wynajmujemy od kogoś, mamy tam własną fabrykę wewnątrz urządzenia maszyny, to wówczas możemy nawet w obcym środku trwałym, czyli wynajmowanej hali, przeprowadzić inwestycję termomodernizacyjną, ując ją dotację. Jaka jest cena audytu energetycznego przed i po modernizacji? Czy jest ona zależna od kwoty kosztów kwalifikowanych? Ona nie, jest, nie ma takiej bezpośredniej relacji między kosztami kwalifikowalnymi a, a kosztem audytu. Ten koszt audytu jest zależny głównie od stopnia skomplikowania danej inwestycji czyli jak duży jest obiekt, ile przewidziano różnych działań związanych z termomodernizacją, ile przewidziano działań związanych z zakopami. Urządzeń, urządzeń odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki i tak dalej. Więc bardziej zakres i stopień skomplikowania tutaj decyduje niż kwota. Czy koszt audytu realizacyjnego można ująć w budżecie i kto ponosi koszt takiego audytu ex post? Koszt audytu można ująć i koszt ponoszony jest przez wnioskodawcę. I jeszcze prośba o powtórzenie odpowiedzi na pytanie, o możliwość złożenia dwóch wniosków w dwóch różnych naborach. To, to już chyba wydaje mi się, że dosyć jasno odpowiedziałem. Jest możliwość pod warunkiem zachowania właśnie tej zasady, że zabronione jest podwójne finansowanie, czyli nie można uzyskać dotacji w dwóch wnioskach na ten sam wydatek. O, jest podziękowanie za odpowiedzi. My również dziękujemy za, za szczegółowe pytania i. Dużą liczbę tych pytań. My cieszymy się bardzo z licznego udziału państwa w dzisiejszym webinarze. Ponownie zachęcamy do rozmów, zachęcamy do konsultacji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 14 pod numerem telefonu, wcześniej podanym. I życzymy Państwu sukcesów w aplikowaniu w konkursie kredyt ekologiczny. Tutaj szanse na sukces rzeczywiście są duże. Pula środków w tym roku jest. Spora, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby z tej możliwości korzystać. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.